Psalm 117: Chwalcie Pana, wszystkie narody, Wysławiajcie Go, wszystkie ludy, Albowiem łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Aleluja. Najkrótszy ze wszystkich psalmów, ale jakże bardzo wymowny. W zasadzie, przynajmniej dwa długie kazania można byłoby na podstawie tego psalmu wypowiedzieć. Przede wszystkim wstępem do tego psalmu, tak krótkiego, w zasadzie wstęp zajmuje już połowę tego psalmu, wiersz pierwszy mówi o nawołaniu do wszystkich ludów, do wszystkich narodów, by chwalić Boga. Chwała dla Boga jest wyrazem adoracji, wdzięczności, radości, wiary, zaufania, a przeciwnością do oddawania Bogu chwały jest narzekanie. Jest nawet obwinianie Boga za rzeczy, których nie rozumiemy, za ból, za tragedie, za trudności, za problemy, za krzywdy. Tutaj jest nawołanie ku temu, abyśmy chwalili Pana, chwalcie Pana wszystkie narody. A więc nie jest tutaj ograniczenie tylko do narodu izraelskiego, w którym czasie. Pisany był ten psalm i, i słowo, i proroctwa, i, i Boża łaska, Boże światło było skierowane w zasadzie wyłącznie do tego narodu. Ale też pewne prorocze przesłanie jest zawarte w tym krótkim psalmie, mianowicie, aby wszystkie ludy, czyli cały świat, wszystkie narody chwaliły Pana. Dlaczego mamy chwalić Pana? Dzisiaj jest to nawołanie również skierowane do nas. Dlatego, że po pierwsze Jego łaska jest można nad nami. Taki trochę staropolski język można łaska. Czyli to słowo można, można przetłumaczyć mocna ta łaska wszystko może. Ona jest wszechpotężna można jest łaska Pana nad nami. Boża łaska jest mocna można byłoby inaczej przetłumaczyć to słowo ona wszystko może. Ta Boża łaska jest większa niż nasz grzech. Ta Boża łaska jest większa niż nasze słabości. Czyż nie jest to powód, aby za to dziękować Bogu? Jego łaska, czyli Boża przychylność, Boża dobroć względem człowieka, łaska, Boża przychylność, na którą my nie zasłużyliśmy, dlatego jest to łaska, coś, co z łaski otrzymujemy dzięki Bożej miłości i dobroci. Wielka jest Boża łaska. W pewnym okresie swojego życia, kiedy apostoł Paweł był bardzo utrapiony, miał wrażenie, tak jakby wręcz diabeł go policzkował, znieważał, źle mu było, ciężko mu było, taki wielki mąż Boży, a przeżywał takie trudności. I kiedy modlił się do Pana, aby te utrapienia, ta dolegliwość, ten cierń, który go uwierał w boku, to policzkowanie przez szatana, to znieważanie, no różne trudne sytuacje przeżywał. Modlił się, aby to ustąpiło. Modlił się trzykrotnie. I odpowiedzią Boga dla niego były słowa: Dosyć masz, gdy masz łaskę, moją. Łaska moja jest można, jest mocna. Dosyć masz, gdy masz łaskę, moją pełnia mej mocy, mej łaski, objawia się w słabości człowieka. A więc, nawet gdy jesteśmy w słabości, w problemach, w utrapieniu, wtedy możemy modlić się do Pana, możemy chwalić Pana, bo Jego łaska nad nami, można łaska, jest w aktywności, jest, jest naszym udziałem. I po drugie, Jego wierność trwa na wieki. Już tak jest, że ludzie potrafią być niewierni. W relacjach, w małżeńskich relacjach, w przyjacielskich relacjach, nawet w zborowych relacjach, w kościele ludzie potrafią być niewierni. Ale jest właśnie cudowne słowo Boże, które mówi: jeżeli my nawet nie dochowujemy wierności Bogu, czy też ludziom, jeżeli my nie dochowujemy wierności, to Bóg jest Wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. W innym miejscu w liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, osiemnastym wierszu czytamy, że jest to rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Bóg jest wierny. I jestem przekonany o tym, że dlatego właśnie, że Bóg jest wierny, to my dzisiaj ciągle możemy przed nim stać, bo my niejednokrotnie wierności nie dochowywaliśmy. Ale dlatego, że Bóg. Jest stały w swojej wierności, to ciągle mogliśmy na nowo przyjść do Niego i skorzystać z czego właśnie z Jego łaski. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, czytamy: Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny. I sprawiedliwy, i odpuści nam wszystkie nasze grzechy, i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Grzechów naszych więcej nie wspomni. Mam powód, mam inspirację w moim sercu, patrząc na Bożą łaskę, na jego obdarowanie mnie, patrząc na Bożą wierność, na Bożą łaskę, wierność i sprawiedliwość, i miłość, i dobroć. Zainspirowany jestem ku temu, aby chwalić Pana. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty zawsze byłeś wierny w moim życiu. Dziękuję, że nigdy mnie nie opuściłeś, gdy ja upadałem, ty mnie podnosiłeś, gdy się gdzieś gubiłem, tym nie szukałeś. Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją łaskę. To mi wystarczy w moim życiu, aby być szczęśliwym, aby mieć godność w moim sercu, aby mieć zbawienie, życie wieczne, przebaczenie grzechów i dziękuję, że moich grzechów i win więcej nie wspominasz. Wolny jestem. Jestem szczęśliwy dzięki Twojej miłości, łasce i wierności w Jezusie Chrystusie. Amen.